Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miasta Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Jedno zdanie, które w tej Ewangelii może zadziwiać jakąś nieroztropnością Jezusa. Oto posyłam was jako owce między wilki. Tym więcej może być to zagadkowe, kiedy uświadomimy sobie, gdzie Jezus posyła swoich apostołów. Nie do pogan, nie do Samarytan, ale posyła do swoich domów, do swoich bliskich. Posyła do tych, którzy należą do owczarni Jahwe. I mówi: oto posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie roztropni, miejcie się na baczności. Jakie jest największe niebezpieczeństwo dla owcy, która dostanie się między wilki? Wcale nie to, że zostanie zjedzona. Największe niebezpieczeństwo dla owcy, która dostanie się między wilki, jest to, że stanie się wilkiem. Jest to przestroga dla nas, że możemy przyjąć logikę tego świata, możemy przyjąć zasady tego świata, postępowania tego świata, sposób myślenia, decydowania, patrzenia. Jezus przestrzega nas. Żyjemy pośród wilków. Nie stańmy się jednymi z nich. W jaki sposób się uratować? W jaki sposób nie zwilczeć w tym świecie? Mieć mocną relację z Chrystusem. Być blisko Niego. Być blisko pasterza. I o to się módlmy. Amen.